tu wrzucił do wody. Time security. To cały czas naprawiam, on mi to cały czas urywa. Pan Jurek. Nie, ten czarny Jurek. Jerzy? Gdybym tutaj umieścił taką tabliczkę Królestwo Szaleństwa. To jest akcja. Tu się już nie rozmawia, tu się już bije. Ja nie wierzę. Panie komendancie, to jest wasz radiowóz i wasi ludzie? Nie zamykacie już? Tak. Zrobię wam na tle, dobra? Nie uwierzę. Tym razem naprawdę chciałbym być przyjęty. Powiem wam, co jest najlepsze. Sandra, na radio właśnie, proszę. Dzień dobry pani. Dzisiaj jest do 18:00. Tak, do 18:00 sąd jest. Aha, a dużo ludzi teraz przychodzi o tej godzinie? Pytam, czy dużo osób jest o tej godzinie? Nie, nie ma nikogo. Dobrze, to może osobiście będę. Pani jest pracownikiem czy zastępcą? Jestem z wydziału karnego. O, to dobrze. Proszę panią, a połączy mnie z ochroną? Lub poda mi na przykład końcówkę do ochrony? Wie pan co, no nie mogę udzielać takich informacji. Przyjdzie pan osobiście, to pan porozmawia z ochroną. Ale chciałbym najpierw telefonicznie, tak? Z panią najpierw rozmawiam telefonicznie, a potem sobie przyjdę. A to chciałbym jeszcze najpierw z ochroną, zanim ich zobaczę. Proszę pana, proszę przyjść osobiście, dobrze? No chęcią, właśnie myślę o tym, tylko że jeszcze ochrona stoi na drodze, więc chciałbym się dowiedzieć, czy mnie wpuszczą. No właśnie, bo ja ostatnio dwa razy ochrona mnie nie wpuściła, dlatego wolałbym porozmawiać z nimi telefonicznie, czy mnie wpuszczą. Proszę przyjść osobiście, na miejscu pan okaże się, czy pana wpuścił. Ale czy nie. To właśnie, na miejscu się okaże, a ja bym wolał może telefonicznie, żeby się nie okazało, że chodzę nadaremnie. Proszę pana, proszę przyjść osobiście, jeśli pan chce jakąś sprawę załatwić. Numeru telefonu nie podam panu do ochrony. A dlaczego? To jest tajemnica? Czy mogę panu w czymś pomóc przez telefon teraz aktualnie? Tak, bo pani jest z wydziału karnego, a może mi pani na przykład powiedzieć, w jaki sposób będzie pani karana, jeżeli pani poda mi ten numer? Bo rozmowy proszę się pana, nagrywają, czy prawda? Czy pan potrzebuje teraz aktualnie numer sygnatury akt porozmawiać na temat jakiejś sprawy tak, karnej? Tak, tak. Jak ja przyjdę do pani, to proszę mi to przygotować, tą odpowiedź, bo widzę, że pani jeszcze jej nie ma. Czy będzie pani karana, jeżeli podaje pani końcówki numerów? O to mi chodzi. Na przykład, bo trzy ostatnie numery by mnie interesowały, prawda? Bo to się zmienia u was. Te trzy ostatnie są ważne. One przekierowują. Także ja bym chciał taką odpowiedź od pani, jak przyjdę. Czy będzie pani karana? I jak, jeżeli pani mi tego nie poda lub jeżeli mi pani poda? Tak? Bo pani będzie karana, jeżeli się okaże, że ma mi podawać te numery, a pani mi nie poda, to jest pani karana, tak? Właśnie. I tak samo pani jest karana, jeżeli pani mi poda, a ma nie podawać. Więc będzie pani karana albo nie dzisiejszego dnia. Ja bym chciał tą odpowiedź, dobrze? Bo ja potrzebuję te numery. Numer do ochrony dzisiaj. Zapraszam do siedziby sądu. Dobrze, poda mi pani ten numer telefonu na ten moment, bo tutaj już będzie pani albo karana, albo nie. Nie podam panu na ten moment numeru telefonu do ochrony. A jakaś podstawa prawna? Proszę pana, formacja tak, w sprawie karnej. Tak, w tej właśnie, to jest cały czas o tym mówimy właśnie. Dobrze, że panią na to pani trafiłem. O pana sprawie. Tak, moja sprawa, proszę panią. Ja bym chciał mieć te numery, bo jestem wolnym człowiekiem i też chciałbym mieć łatwy dostęp do numerów pracowników, jeżeli mam z nimi interes. Natomiast uważam, że jeżeli pracownik blokuje mi taką informację lub nie podaje, co on robi wtedy, proszę panią? Jak to się nazywa? Proszę pana, proszę przyjść do sądu, do siedziby, dobrze? A to jest to samo, co niedopełnienie obowiązków służbowych? Dobrze myślę? Zapraszam pana do siedziby sądu, dobrze? Ale nie wiem, czy to jest to, bo ja bym może się przygotował jeszcze. Jakby pani mi na przykład taką sprzeczną informację podała, to ja bym się może przygotował, póki mam komputer tutaj w domu. Będzie mi łatwiej, naprawdę. Porozmawiać swojej kary albo wykroczeniowej. Dostanę odpowiedź na moje pytanie? Zapraszam pana do sądu, dobrze? No chęcią. Do godziny 18. Tak, ja rozumiem, tylko mówię, no najpierw chciałbym się trochę przygotować jeszcze troszeczkę w tych sprawach, o które pytam, żebym nie był nieprzygotowany. Ja mogę z panem rozmawiać na temat pana sprawy, który się toczy u nas w sądzie. A może ja źle trafiłem? A mogę wiedzieć, jakie pani stanowisko zajmuje tam u siebie, w wydziale karnym? To jest ten drugi wydział karny, tak? Tak, tak, drugi wydział karny. A właśnie, a przewodniczącym jest Paweł Wysocki? Tak. No właśnie, to co on o tym myśli wszystkim? Jak on by się zachował na przykład w tej sytuacji? Jak pani myśli? Czy podałby numery, czy nie? Zapraszam pana do sądu, dobrze? Oj, a mogła pani zadzwonić w międzyczasie do pana Pawła Wysockiego, bo to jest pilna sprawa, bo ja bym potrzebował te numery, a jak pani mi ich nie podaje, to ja tracę wtedy i pan Paweł też traci na wizerunku sądu. Powinniście się znać na rzeczy, tak mi się wydaje. A w ogóle wy musicie znać tam przepisy prawne w tym sądzie, czy nie musicie? Proszę pana, zapraszam pana do sądu, dobrze?
Oj, a mogę nakręcić film? Nie, absolutnie. Oj, to znaczy, że przyjdę z kamerą. Nie wyrażam zgody. A to przyjdę z kamerą, a to pani się nie będzie odzywać wtedy, jak na przykład załączę kamerę? Nie wyrażam zgody, żeby pan no mnie tak, nagrywał. Tak, ale mogę, ja mogę nagrywać. To pani będzie ze mną rozmawiać, jak będzie załączona kamera? Nie, nie będę z panem rozmawiać. A to po co ja mam wtedy przyjść? Pani będzie milczeć? Porozmawiamy na temat pana sprawy karnej bądź wykroczeniowej. O, świetnie. A na przykład jakbym zapytał przy kamerze o definicję prawdziwego prawa, pani będzie milczeć? Nie wyrażam zgody na nagrywanie. A, no ale to jest tylko nagrywanie przecież. To się nic nie dzieje. Nie wyrażam zgody, proszę pana. O, a ciekawe, bo różnie ludzie mówią na niewyrażenie zgody i niektórzy tłumaczą to. A mogę widzieć, jakby pani to wytłumaczyła? Sensownie? Nie będę panu nic tłumaczyć, nie wyrażam zgody. Bo może to się okazuje, że ja mogę jednak, a pani niepotrzebnie to robić. Przekracza swoje uprawnienia teraz. Pani jest w budynku publicznym, osobą publiczną, może się okazać, że to jest wszystko publiczne po prostu. Pani jest częścią interesu publicznego. To wszystko. Zapraszam pana do sądu, dobrze? Czyli co, jak będzie z tą kamerą? Nie będzie się pani upierać? Ja nie wyrażam zgody, żeby pan mnie nagrywał. Oj, no dobrze, ale będzie się pani upierać? Proszę pana, zapraszam do sądu. A pani, dobrze, a działa pani w interesie publicznym? Tak? Właśnie, interes publiczny, słuchajcie, nie wyrażam zgody na nagrywanie. Czyli to jest coś takiego, że nigdy nie zobaczycie, co dzieje się w sądzie. Chyba, że sami jesteście przy okienku, ale tam jest tylko jedna osoba. Jakby oni tu taki rygor wprowadzili, że jedna osoba przy okienku, nie wolno nagrywać, żadnych materiałów nie ma w internecie, nie ma świadków. A pamiętajcie, że urząd zawsze wygrywa, bo to jest słowo przeciwko słowu. Tak. Pani się nie przedstawiła. Ciekawe, jakie pani ma imię. A ja dzwoniłem po numer z ochrony, słuchajcie. I co, przejdę się i znowu będzie awantura z ich strony? Dobrze. No to pójdę albo i nie. Proszę przyjść osobiście, proszę przyjść osobiście. Proszę przyjść osobiście. Zapraszam do siedziby sądu. Proszę przyjść do sądu. Zapraszam pana do siedziby sądu. Zapraszam pana do sądu, dobrze? 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 Zapraszam do sądu, dobrze? Dobrze. To mówię, idę. Wchodzę do budynku. I tym razem naprawdę chciałbym być przyjęty. Tylko dzień dobry i po prostu sobie idę, a nie tak, że zostawią mi drogę. Bo to jest naprawdę niekulturalne. Ale zobaczymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana. Słucham pana. No nie uwierzę, nie uwierzę. Powiedziałem, że nie wolno nagrywać, bo ten miecz. Trzymam rękę w koszu. Pewnie jest obiektyw, bo widzę, że na obiektywie jest woda. Popatrzcie, się tutaj wrzucił. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak zrobię, żeby było widać. Tu wrzucił do wody. Time security. Czyli kamerę poprawię. Idę jeszcze raz. Mam pismo sądowe. Chciałem o tym porozmawiać. I pierwsze co, nie zostałem wpuszczony do budynku sądowego. Jeszcze sobie to zamontuję, bo on mi to, słuchajcie, urwał po raz kolejny. Ja to cały czas naprawiam, słuchajcie, on mi to cały czas urywa. To jest niesamowite. Pan Jurek. Proszę wyłączyć tę kamerę. Pan Jurek. Pan Jurku, wpuści mnie pan do budynku? Gdzie pan chce iść? Wpuści mnie pan do budynku? Tak, tylko proszę włączyć kamerę i środki nagrywania. Nie, bo ja jestem umówiony z kamerą nagrywania. No umówiłem nie, się. Nie ma takiej opcji. Pan Jurku, umówiłem się, no mam telefon przecież. Pan Jurku, puści mnie słyszałem, pan. Słyszałem, że dzwoniłeś pan. Nie ma, panie Jurku, włączyć, a co pan usłyszał? A co pan? Panie Jurku, niech pan nie zamyka. Panie Jurku, no puści pan. Nie jestem żadnym Jurkiem. Jerzy? Odejdź, człowieku. Ej, no to jest budynek publiczny, to jest otwarte. Proszę wyłączyć kamerę, mówię. Ale otwarte jest? Jest otwarte. No to niech pan otworzy. Wyłączyć kamerę, proszę, i wtedy wejdziesz. Dlaczego pan zamyka, jak jest otwarte? Proszę wyłączyć kamerę, wtedy możesz pan wyjść. Pan Jurek? To jest szaleństwo, słuchajcie. To jest szaleństwo. Słuchajcie, popatrzcie się, to jest budynek otwarty, popatrzcie. Dzień dobry, budynek otwarty. No to jest budynek otwarty. Jest otwarty? Dzwonię na policję, słuchajcie. No to proszę dzwonić. Czekajcie, sobie tu rozstawię tą kamerę. A najwyżej wam to wytnę. Słuchajcie, a czas leci, pamiętajcie? Czas leci, bo za chwilę zamykają biuro interesantów i zaraz chwilę mnie wyproszą. Dyżurny
naprawdę z panią Jurkiem nikt nie miał kontaktu, a zgłaszałem interwencję. Dwa razy dzwoniłem do firmy ochroniarskiej, nikt do niego nie dzwonił w tej sprawie. Ciekawe, gdzie to jest. Dzwoniłem do dyżurnego sądu, do dyżurnego policji. Dzień dobry, poproszę tutaj funkcjonariuszy do sądu, do budynku sądu. Ochrona nie chce mnie wpuścić, wyrwała mi kamerę z ręki i wyrzuciła do kosza. Dlatego prosiłbym o interwencję, dobrze? Jedzie już tam, proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Mamy interwencję zaraz, będzie się pan tłumaczył. Ja się nie muszę tłumaczyć. Nie, no. Masz to kopię czarną na białym. Dobrze. Jest? Dobrze. No. Dobrze. Chłopie, mam czarno na białym, widzicie? A pamiętajcie, że nikt nie wie, czy ja to nagrywam, czy nie. Nikt nie wie, czy ja to nagrywam, czy nie. Bo teraz mogę mieć atrapę kamery. Mogę? Mogę. I teraz zostanę wyrzucony tylko dlatego, że jakaś lampka migała, że to wyglądało jak kamera, tak? Widzicie? A skoro jest coś takiego, popatrzcie się, tu macie do Time Security, jakbyście chcieli ten, to zobaczcie się, obiekt monitorowany, ale zakaz rejestracji info, to jest sprzeczne sobie, widzicie? Tu jest narysowane, że jest kamera, a tu jest narysowana kamera przekreślona, zobacz. Wchodzisz za znak, masz jeden znak i masz drugi znak. To jest absurd. To jest absurd. Ci ludzie nie wiedzą, co czynią tak naprawdę. No, a jeszcze teraz kolejna sprawa, słuchajcie, zobaczymy, jakich policjantów dostaniemy, czy przyjadą znajomi, czy nie. No, więc słuchajcie, no nie może być tak, że ja w Polsce nie wchodzę do biura tylko dlatego, że mam kamerę. Jak słuchajcie, na salach sądowych przecież można nagrywać, to jak to jest zakaz rejestracji, fotografowania i rejestracji obrazu? Jak to jest możliwe, słuchajcie? Jedziecie na zakazie, a w pewnym czasie macie taką oazę wolności. Wolno wam nagle. A za chwilę wychodzicie i oaza wolności się kończy. No to jest absurd. A słuchajcie, zapewnia bezpieczeństwo Time Security Polska. Są numery telefonów, proszę bardzo. Plac Wolności w Mysłowicach. Dobrze, to poczekam, bo... Nie wiem, ile będę potrzebował materiału. Stawkę zrobię. Gdybym tutaj umieścił taką tabliczkę Królestwo Szaleństwa, albo przykleił taką naklejkę, słuchajcie, Królestwo Szaleństwa, albo im okleił taki budynek. Ciekawe, czy za taką jedną naklejkę bym był karany na przykład, albo na przykład zamknięcie w więzieniu od razu, nie? Właśnie. Albo na przykład gdybym tutaj nakleił Królestwo Szaleństwa, takie małe coś, widzicie? O, cały budynek im podklejać, słuchajcie, Królestwem Szaleństwa. Jakby tak cała Polska, słuchajcie, przyszła jest taką jedną naklejką i jakbyśmy im tutaj pięknie okleili, słuchajcie, ten budynek. To jest akcja, widzicie? To jest akcja. A jak jesteście w budynkach na salach sądowych, to przyklejacie naklejki, słuchajcie, w różnych miejscach, tak? No. Widzicie, jakie są pomysły? Nawet pod sądem można mieć pomysły. Tak, a pan Jurek, popatrzcie się, pilnuje drzwi. Pilnuje tutaj, żeby pan Rafał nie wszedł, słuchajcie, do budynku. No to jest królestwo szaleństwa, naprawdę. To jest przedszkole umysłowe. To jest przedszkole umysłowe. Po prostu jedni z nas są bardziej rozwinięci, już nie potrzebują używać narzędzia agresji, a inni jeszcze, widzicie, to jest ich podstawowe narzędzie. No. Rozmowa jest wtórna. Tu się już nie rozmawia, tu się już bije. Tu się już unieważnia, niszczy. Dewastuje. Wszystko inne, słuchajcie, do kosza. Raz się nauczył, że może do kosza i mu nikt nic nie zrobił, to drugi raz to samo, widzisz? To czekamy dalej. Teraz go nagram, bo tutaj, słuchajcie, akcja była, bo weszła pani. Weszła pani, akurat chyba mikrofon ją zarejestrował. Chciałem zbadać, jak pan ochroniarz wpuszcza osoby. Dzień dobry, pani przeszła. Być może ona potem powiedziała, ale to było po przejściu. A on żąda ode mnie przed. Możesz mi podać... A możesz mi podać wodę?
Możesz mi podać, może mi pan podać wodę? Może pan służyć wodę? A krzesło jakieś może bym usiadł? Mogę usiąść tam wyżej? A mogę wyżej usiąść? No, tak, tam, bo tam jest dużo krzeseł. Mogę usiąść? Czy ja mogę usiąść? A tu jest otwarte, napisane wejście. Tak, dla ludzi normalnych, którzy chcą normalnie załatwiać interes. No to ja właśnie. Chciałem załatwić, jestem umówiony. Słuchajcie, i tu zobaczcie się. To jest moje imię, nazwisko. O tym chciałem porozmawiać. No. Proszę wyłączyć. Chciałbym porozmawiać na temat mojego pisma. Tu jest napisane wejście, a budynek jest otwarty. Czy mogę wejść, proszę pana, panie z ochroniarzem? A pan nie ma naklejki, nie ma oznaczeń żadnych. Zobaczcie, ma zwykłą koszulkę. Naprawdę. Zresztą było widać już wcześniej. Ten pan ma zwykłą koszulkę. A kim pan jest, proszę pana, tym razem? Kim pan jest, że tak pan trzyma drzwi? Kim pan jest? Znowu, Time Security. Naprawdę, ten Time Security chyba straci koncesję. Naprawdę, powiem wam, nie odpowiada na moje skargi, że ten człowiek jest agresywny. Widzicie? Time Security. A ja czekam dalej na policję. Zauważyłem drugą panią w ochronie. Przepraszam, czy ja mogę, czy może pani... Czy mogę z panią porozmawiać? Mogę z panią porozmawiać? Czy ja mogę z panią porozmawiać? Kim pani jest? Proszę panią! Słuchajcie, tam drugi ochroniarz ma koszulę ochroniarską i krawat ma. Właśnie przyjechała policja nałożnicka. Ale się zmieszczam, zobaczycie. Także tutaj już... Mogę wejść? Nie. Przy wyłączonej kamery, że tak. Tylko wyłączyć kamerę. Dobrze, to ja może przy policjantach pokażę, jak to było. Zainscenujemy scenę, także poproszę policjantów, żeby się przyglądali całemu zdarzeniu. Gdzie pan idzie? Proszę pana? Znaczy to ja wzywałem państwa, przepraszam bardzo. Teraz już wychodzimy do pana. Bo ja wzywałem. Dobrze, rozumiem panie. Dobrze. Także moja propozycja jest taka, żeby policjanci się przyjrzeli. A ja będę dalej robił ten scenariusz z tym panem. Dzień dobry, wzywałem państwu, jest godzina. Dzień dobry, ja rejestruję, prowadzę blog i też... Nie wyrażam zgody, żeby pan... Dobrze, proszę mnie posłuchać. Dobrze? Proszę mnie posłuchać. Panowie, panowie, chciałbym, żebyście byli pokazani jak najbardziej w pozytywnym świetle. Na tym mi bardzo zależy, także spokojnie, dobra? Bo chciałbym, żebyście mi pomogli. Panowie, moja propozycja jest taka. Nie byliście na miejscu. Przed chwilą była taka sytuacja, że ten człowiek, on już mnie zna. Raz chwycił mnie za szyję i mnie wyrzucił, to jest na internecie upublicznione. Tak? Wyrzucił mi raz kamerę do kosza, tą właśnie. I teraz stał przy drzwiach, jak ja wchodziłem, nagrywałem. Wyrzucił mi tę kamerę do kosza. Dobrze, po raz drugi. A w tamtym momencie pan wzywał policję? Nie, nie wzywałem jeszcze. Na razie nie potrzebuję. Na razie zbieram na niego materiał, ponieważ to jest szanowny człowiek. I teraz chciałbym, żebyście się, staniemy sobie koło drzwiach. I chciałbym, żebyście byli obserwatorami tego, co się będzie wydarzać. Ale niepotrzebne nam. Potrzebne, po to... W jakiej sprawie nas pan wzywa? Będzie pan widział, co się dzieje. Jestem zwykłym obywatelem. Proszę pana, nie jesteśmy jakby po to, żeby być świadkami jakiegoś zajścia. Jesteście? Cokolwiek innego. To już nie, proszę pana, jesteście. Moja tak propozycja dlaczego jest taka. Dlaczego pan tak sądzi? Bo jesteście policjantami, wy jesteście obserwatorami. Jak obserwatorami? No jak? Będziecie to obserwować, co się będzie wydarzać. Ale po co mamy to obserwować? Bo jesteście policjantami. W jakim celu? Po to, żeby coś preferować. Preferujecie. Proszę pana. Jedną lub drugą stronę. Pierwsze ustalmy. Jest pan osobą zgłaszającą interwencję. Tak. Proszę pana dane. Zna pan numer PESEL? Tak. Chyba nie pamiętam imion. Także mogę zapytać pana, w jakim celu pan dzisiaj przyszedł do sądu?
mojej osobistej sprawie. Przekonany jestem tutaj. Dobrze. Właśnie, widzi pan. Chciałbym to wyjaśnić. Byłem zaproszony, wcześniej miałem rozmowę telefoniczną, też mam nagraną. Bo ja rejestruję te wszystkie zdarzenia. Na tą godzinę pan miał się zjawić? O nie, no teraz, proszę. Wie pan, że pani zakończyła. No właśnie. Jakby nie, chyba już nie do działają. Do 18:00, a ja to byłem 5 po 5:00. Po piątej wyszedłem, no i tak czekam chyba z 15 minut na was, więc czas leci. Więc może najpierw zróbmy to. Nie, sekunda, proszę pana, no muszę pana, ale co chce pan uzyskać od sądu? Czy pana, nie zostanę wpuszczony do budynku użyteczności publicznej, co pan na to? Z uwagi na? No z uwagi na tego pana, że tam stoi. Teraz tak, proszę się przyjrzeć, ten człowiek jest, ani się nie przedstawił, jest w czarnej koszuli, nie ma emblematów. Nie wiadomo, czy on jest w pracy, czy nie jest w pracy. Także niestety będziecie musieli go wylegitymować. No i zgłaszam napaść, tak? Zepsucie kamery, bo tutaj mi to zepsuł, wyrwał i wyłączył nagrywanie. Teraz to zrobił? Wyrwał mi z ręki. Odepchnął mnie, wyrwał mi z ręki. To będzie na materiale, co zrobił. Wyłączył kamerę, przeszedł z drzwi nad kosz i wyrzucił ją i tam jeszcze była woda. Na szczęście kamerę... Dzisiaj pan mówił, że w innym czasie to zrobił. Dwa razy. To jest drugi raz, który to zrobił. A przed chwilą pan, panie Rafale, mówił, że sytuacja z wyrzuceniem kamery miała miejsce w innym czasie. Tak. Mówię już... drugi raz. Jednego dnia zrobił to raz. To było na schodach. Na schodach wyrwał mi kamerę, zszedł na dół, wyszedł z budynku i wyrzucił ją tutaj. A dzisiaj scena jest ta sama, że też trzymałem to jak tu. Chwycił, wyrwał, poszedł do kosza i wyrzucił. I się wrócił. I to jest na kamerach zarejestrowane, dlatego proszę od razu o zabezpieczenie monitoringu. Ja tutaj dobrze, mam własny materiał. Będziemy musieli i teraz porozmawiać też z drugą stroną. Panie Rafale, potwierdzimy dane. Co dzisiaj miało miejsce? No, udałem się do sądu, byłem zaproszony. Mhm. Dosłownie, przez telefonicznie. Tak, na godzinę 17. Nie na godzinę. Pani powiedziała, że nie chciała ze mną rozmawiać telefonicznie i powiedziała, żebym przyszedł. Więc przyszedłem. Przyszedłem. Tak? No właśnie. Przyszedłem, a wcześniej w tej rozmowie telefonicznej prosiłem o telefon z ochroną, czy będą mnie wyrzucać tym razem z sądu. Czy dalej będą agresywni? Bo nie wiedziałem, kto będzie. Więc ja się chciałem, poprosiłem numer telefonu, żeby porozmawiać z panami, czy w ogóle jest sens przychodzić, tak? Mhm. No mówię, no jak mnie nie wpuszczą albo znowu będą agresywni, no to po co mam pójść? No to pani nie chciała mi podać tego numeru. Też nie widzę jakby... Inaczej żeby... was tu nie było. Gdybym miał taki telefon, to ja bym tutaj nie miał, nie byłbym napadnięty. Rozumcie jedną rzecz. Mhm. Twierdzi pan, że został pan napadnięty. Jak pan to widzi, co pan powiedziałem? Z pana perspektywy. Co pan usłyszał? Ja muszę... I drugiego pana też zapytam, bo pan się przesłuchiwał. Ja muszę jakby... Najpierw słyszy pan jedną wersję, tak. To był monolog. Tak. Co pan ode mnie usłyszał? Że został pan w dniu dzisiejszy napadnięty? No, czy ja muszę to powtarzać? Tak, no, tak, ja tak, nie, tak, nie tak, muszę tak, powtarzać. Tak, 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 ja właśnie wiem, tak. Co to jest... Nie. Dlatego ja wiem. Ja muszę to zwrócić. Nie. Bardzo proszę o komunikat zwrotny, jak pan to zrozumiał. To jest ważna część tego procesu. Śmiało, swoimi słowami. Został pan zaproszony, tak. Jeżeli pan czegoś nie będzie wiedział, a pan będę pomagał w tej opowieści. Dobrze. Dobra, spokojnie. Proszę pana, ja to, co usłyszałem, tak? Muszę teraz zweryfikować. Od początku. Pan się ze mnie teraz nie próbuje się. Śmiać. Nie. Tak? Próbuję panu pomóc, bo inaczej jak pan tego nie zrobi teraz przede mną, to pan nie wiadomo, co napisze. Czyli ja nawet nie wiem, co pan napisze. Ale jeśli ja coś napiszę, to pan zostanie z tym zapoznany. Ale to już mnie za późno. Dlaczego? Bo teraz mogę załatwić poprawną rzecz, bo inaczej jak pan mi niepoprawnie napisze, to ja potem muszę korygować. To jest czas. Nie robimy tak. Więc ja pana proszę, jeszcze raz mogę panu to powiedzieć. Pan mi to powtórzył, wtedy będzie miał łatwiej. Dziękuję bardzo. Tak? Dziękuję. Od początku zacznę. Dzisiaj miałem telefon w sądzie. Prowadziłem rozmowę telefoniczną. Tak. Miła pani powiedziała, żebym przyszedł osobiście, więc przyszedłem osobiście. Tak? W rozmowie telefonicznej jeszcze poprosiłem, powiedziałem, jaka tu jest sytuacja w sądzie, że oni mnie zwyczajnie nie wpuszczają. Tak. Bez podania powodów. To już się dzieje któryś raz. Nie chciałem właśnie mieć tej sytuacji agresywnej, żeby ten człowiek był po prostu tutaj. A dobrze go pokażemy. Żeby on był, tak? No nie podano mi numeru, więc szedłem w ciemno. Więc zrazu wziąłem kamerę, żeby wiedzieć. Żeby Ale pan prosił tej pani, żeby skontaktowała się z ochroną, czy nie?
Ja poprosiłem o numer telefonu, ewentualnie kontakt. Ten numer mi został podany. Odmówiono mi, odmówiono. Mówię, proszę podać. Nie mogę panu podać. Czyli nie będzie pan miał kontaktu z ochroną. Rozumiem. W porządku, mamy to? Więc udałem się. No właśnie, powoli. Więc wszedłem tutaj, widzi pan, jest akurat zacząłem nagrywać materiał, a ten pan stał tutaj przy drzwiach. Nie wiem, czy mnie widział. Aha, wiem dlaczego, bo potem się dowiedziałem. Widzi pani, bo potem rozmawiali w dwójkę, że ten mój telefon spowodował to, że ochrona już na mnie czekała na samym dole. Czyli gdyby nie ten telefon, to ja z nim bym się spotkał gdzieś u góry dopiero. No nie, bo oni tam u góry byli. A ten, on akurat czekał i jest dwóch ochroniarzy. Jest tam dwóch ochroniarzy. Akurat ten sobie wybrał, żeby na mnie czekać. Ten, który cały czas jest agresywny wobec mnie. Kamera mi upadła, bo trzy razy mnie zaatakował z kamerą. Dwa razy w koszu, a trzeci raz u góry. Dzisiaj to wszystko miało miejsce? Nie, to się działo pana, w ciągu tygodnia. Ale ja pytam pana, co miało dzisiaj miejsce. A ja mówię historię. Zaraz będzie się mnie pytał, żebym ja powtórzył to, co pan powiedział. Mówię to. Żebym ja napisał. Mówię pana, to dlatego. Albo pan mówi to, co jest dzisiaj, albo kończymy interwencję. Wie pan, dlaczego to mówię? Ja nie wiem, o co pan wie pan, dlaczego to mówię? Dzisiejszy. Opisuję wam z mojej perspektywy tego człowieka. Bo za chwilę on powie, że to ja jestem święty. Nie, że on jest święty, a ja jestem zbirem. Komu pan wierzy? Dlatego ja panu muszę opisać tą drugą osobę, na ile ją znam. Ale pan, proszę mi, żeby opisał dzisiejszą sytuację. Na drugą osobę. Mówię panu. Szedłem no i... już kolejny raz, już nie w końcu. To co pan chce teraz ze mnie? No wyrwał mi kamerę, no mówię, no wyrwał, zaatakował, wyrwał i nie wpuścił do sądu, no co więcej. I co pan się tak denerwuje? No nie denerwuje się, tylko że pan tego nie rozumie. No, proszę pana, nie, to pan chyba nie rozumie, bo ja tam już dawno miałem być. Pana o dzisiejszą sytuację. Proszę pana, pan... od początku, nie wpuścił mnie do sądu, może tak będzie kolejny... łatwiej. No, no to według dobra. Mnie będzie łatwiej. No to zróbmy coś, żebym szedł. Tyle. Do sądu? No. Ja muszę wysłać teraz z drugiej strony, skoro pan wzywał. Ale czas leci, bo o 18 zamkną. Proszę pana, no co ja poradzę? No to że ja wchodzę do sądu, a pan sobie z nim rozmawia i mam załatwione. Godziny otwarcia są takie, a nie inne. Nie ja ustalam. Czy nie jest najprościej zrobić tak? Czy to jest budynek użyteczności publicznej? Tak. Czy każdy ma wstęp? Tak. No to niechżeż pan idzie do biura obsługi interesanta, załatwi se pan te 5-10 minut, a ja se w tym czasie pogadam z nim, a jak pan będzie wychodził, to się spotkamy. Ja bym tak zrobił na miejscu pana. Po co ja mam iść do biura interesanta? Ja pójdę do biura obsługi interesantów. A pan podejmuje decyzję, co teraz robić, bo pan mi załatwia wejście. Ja panu nie mogę załatwić wejścia. Jak nie? A od czego jesteście? Dlaczego ja mam panu załatwiać? No bo to jest budynek osobistości publicznej, a to jest przestępca, bo zatrzymuje drzwi. Tam jest napisane wejście, otwarte. Ale skoro jest ochrona i pana nie chcieli wpuścić, no to z jakiejś przyczyny to się dzieje, tak? Ja nie wierzę, naprawdę. Ja nie wierzę. Proszę pana, idę do drugiej jest pan strony, policjantem, proszę pana. Po pierwsze jest pan policjantem, a ten człowiek jest, widzi pan, nie wiadomo kim. Więc najpierw to pan mnie wpuszcza. Po prostu niech pan powie, wchodzę czy nie wchodzę. Dobra, tak, zakaz kamerowania, tak samo jest naklejka wejście. Czy mogę wejść do biura obsługi interesantów? Tak, po przełączonej kamerze. Nie. No to do widzenia. No widzicie akcję? Proszę wyłączyć kamerę, jest zakaz filmowania. Patrzcie się, ale patrzcie się na te... Nie. Patrzcie się na tą sytuację przecież, no co robicie? Odwrócili głowy, no i co teraz? Słuchajcie, policja poszła. Ja jestem w szoku. Szok, tak. Taki szok. Słuchajcie, to jest niedowiary. Słuchajcie, jak zobaczcie, ja zgłaszałem na tego człowieka. Na niego zgłaszałem, a oni poszli do biura obsług interesantów. Nie wiem, gdzie oni poszli. Gdzie oni poszli? Przecież to jest relacja między mną a nim. Ja nie wiem, panie komendancie, to jest wasz radiowóz i wasi ludzie? To jest niedowierzanie. Jeszcze zobaczę na zegarek, która jest godzina, bo jest do 18:00. Jeszcze mam 2 minuty, słuchajcie, w biurze obsługi interesanta. Dwie minuty mi zostało, a przyszedłem tak wcześnie, widzicie, jeszcze bym do domu wrócił, jeszcze bym sobie pospacerował. A tutaj w cieniu musiałem spacerować. Właśnie, zamykacie już? Tak. No właśnie, tak zauważyłem. Fajnie, nie? Polska, biało-czerwoni, słuchajcie. Nie wiem.
Zrobię wam na tle, dobra? Słuchajcie, przecież ja za te 2 minuty, już minuta została. No to po co ja to mam czekać tak naprawdę? To już z policjantami już załatwiłem. Do wejść nie wejdę, ale powiem wam, co jest najlepsze. Materiał mam. Tak zwany dowodowy. Stworzyłem właśnie dowód. To jest dowód, który zaprzecza prawdzie, że jak wchodzisz do tego budynku, to tam spotkasz ideę prawa, sprawiedliwości, etyki, że tam jest wiedza, że tam jest mądrość narodu, że tam są mądrości, to są te książki prawnicze. Właśnie widzicie, dobrze, ja się tego nie uczyłem, naprawdę. Zrobię przerwę. Zauważyłem, słuchajcie, popatrzcie się tutaj, popatrzcie się na zegar, zaraz wam pokażę. 18. Widzicie? Wyraźnie widać, że jest 18. Słuchajcie, popatrzcie się. Szarpie. Zamknięte, widzicie? Ja nie wiem, czy to jest tak, można na przykład zamykać pracowników w budynku. Znaczy, oni mają drugie wejście, ale to jest oficjalne wejście. A, no i zamknięto też policjantów. I a wiecie, co jest najfajniejsze? Że tak, że oni tam wszyscy siedzą sobie w środku. Nie wiem, co oni tam robią. A ja cóż... Pani z biura obsługi teraz. Jak koło mnie przechodziła, by widziałem tyłem. Jest pani z nagrania. Skończyła pracę. Czekała na mnie, słuchajcie, zaprosiła mnie ta pani. A jak mnie zaprosiła i teraz wiedziała, że przyjdę, bo zgłosiła ochronie, jak mnie zobaczyła... Czy to coś wam mówi? Naprawdę? Kolejna dogrywka, która powinna być wcześniej. Przecież oni zamknęli budynek sądu przed 18. Ja nagrywałem o 18, a już sobie tak krążę, tylko nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. A, no i dopiero w pewnym momencie się orientowałem, że to tam nikogo nie ma. Mówi, no nie będę się pchał przecież, że nikogo nie mam, to co, będę się tam pchał, znowu będą mnie szarpać na górze, to po co? No i tak chodzę pusto, ale mówię, przecież zamknięte, nie? Czyli zamknęli, słuchajcie, przed 18. Czyli to był ten moment, kiedy ten pan przekręcał klucz, a to będzie na kamerach przemysłowych. Normalnie wyszli z pracy przed 18, słuchajcie. Kolejne szaleństwo. Dzwonię do dyżurnego. Komenda policji, głos proszę. Dzień dobry, panie dyżurny. Ja wezwałem policję pod sąd. Zamknięty budynek, policjanci w środku, to ja nie wiem, co tu mam czekać na zewnątrz. Ale z kim ja rozmawiam, bo ja nie wiem. Aha, Rafał Stępniak, zgłaszałem panu prośbę o... No jest tam patrol, mamy tam patrol. Ochrona sądu wezwała patrol. Ja wezwałem patrol, nie, ja wezwałem patrol. No, ale pierwsza była ochrona sądu wezwała. No, a to się liczy? Że patrol tam wykonuje. A czy to jest ważne, kto pierwszy wzywa? Proszę pana, no ja wpisywałem interwencję, którą wezwali ochroniarze, pan później zadzwonił, więc no jedna interwencja jest wpisana. Czyli, ale zaraz, momencik, bo proszę pana, no to jest ta rozmowa nagrywana i to będzie częścią mojego procesu, proszę mi się nie wyłączać i wyjaśnić to. Pan wysłał patrol do nich, a ja wezwałem do siebie, czyli nie wysłał mi pan patrolu. Ja wysłałem patrol, proszę pana, do sądu, ochrona wezwała... Dobrze, a gdzie jest mój patrol wtedy? Proszę pana, no ten sam patron będzie. No jak, proszę pana, jak ten sam, jak oni się zamknęli teraz w sądzie? To co to ja mam robić teraz? Proszę poczekać, proszę spokojnie poczekać. Ale to ja idę do domu w takim razie, proszę pana, ja tu nie będę stał. Ale to co mam zrobić? Co mam zrobić? Halo? Naprawdę, dyżurny policji, słuchajcie. I mamy kolejny temat. Co się dzieje? Widzicie, jeżeli ja wzywam i ktoś wzywa, a ja wzywam drugi, to patrol przyjeżdża jak? Neutralny? Czy jak przyjeżdża patrol? Do kogo przyjeżdża patrol? Na pewno do pierwszego. A przy okazji to jest jeszcze moim patrolem. To jest jakiś absurd. To powinny być dwa patrole, bo jeden patrol powinien trzymać moją stronę. Bo ja ich potrzebuję, tak? A oni byli w tej sytuacji, że ktoś ich potrzebował i ja też ich potrzebowałem. No to co oni zrobią? Rozdwoją się? Jeden do mnie przejdzie na moją stronę, a drugi na jego stronę? Bo to jest pomoc, wsparcie. To ma być wsparcie. A co to było? Szopka jedna wielka, słuchajcie. Naprawdę.
zastanawiałem się iść, nie iść, iść, nie iść, to mówię idę. Jest bardzo ładna pogoda i no można powiedzieć, że powiem o sobie nieskromnie, specjalizuję się w oszustwach i w szaleństwie, czyli w rozpoznawaniu w ludzi szaleństwa. A szaleństwo się rozpoznaje w ten sposób, że ci ludzie są po pewnym czasie agresywni. W ten czy inny sposób, a to będziemy potem omawiać. Zobaczymy, co zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, wyłowiłem jeden przypadek panią właśnie w biurze obsługi interesanta, która ni w ząb nie kojarzy, o co chodzi w tym miejscu, gdzie pracuję, a szczególnie w drugim wydziale karnym, słuchajcie. A właśnie. Tak, więc jestem ciekawy, czy odpowie mi chociaż na jedno pytanie, takie proste abecadło po prostu. To nie chodzi o to, żeby wiesz, kogoś tam męczyć z jakichś regułek i tak dalej, ale tutaj chodzi o proste odpowiedzi, a nie reakcje właśnie. Więc reagują szaleńcy i oszuści, pamiętajcie. Jakby człowiek był uczciwy, to by powiedział, proszę pana, nie wiem. Tego też nie wiem, tego też nie wiem. A każda inna odpowiedź to jest oszustwo.